Jego ojciec prorokował i powiedział: ty, dziecię, prorokiem Najwyższego nazwany będziesz, bo poprzedzać będziesz Pana, aby przygotować drogi Jego. To jest ruch proroczy. Co to jest ruch proroczy, przyjaciele? Ruch proroczy to są ludzie, którzy poprzedzają działanie Boga, poprzedzają, informują o Nim, dają światło na ten temat. Ruch proroczy nie jest słowo wiedzy i słowo mądrości. Ruch proroczy to jest systematyczny wpływ i mówienie o tym, jak się rzeczy mają. Jesteście ludźmi związanymi właśnie z takim ruchem. Jesteśmy ludźmi powołanymi przez Boga, aby nieść poselstwo tego, co nowe i świeże. Tego, co nowe i świeże. Jesteśmy takimi ludźmi. Jeszcze kiedy patrzysz na siebie, to możesz myśleć: daleko mi do tego, abym był posłem. Aby mógł nieść poselstwo. Tak wiele jeszcze potrzebuję. Tak wiele potrzebuje zmian. Ale to są rzeczy, które musisz umieć ze sobą pogodzić. Musisz zrozumieć, że twoje zmiany to zmiany w biegu. To zmiany w biegu. Nie zatrzymujesz się, nie czekasz, aż coś się zmieni wielkiego, ale biegniesz do przodu. Nawet jeżeli popełniasz błędy, tak? To obmywasz się w krwi Jezusa, wstajesz i dalej niesiesz poselstwo. O prorokiem Najwyższego nazwany będziesz. Stoisz kontra temu, co jest fałszywe. Stoisz kontra temu, co jest niszczące. Idziesz, szerzysz królestwo i torujesz drogę przez religię i humanizm. I tak do końca dni. I tak do końca dni. Jak będziesz się dzisiaj modlił, to dziękuj Bogu za to, że jesteś prorokiem Najwyższego. Że jesteś człowiekiem, który idzie przed Bogiem z Jego Słowem, z Jego namaszczeniem, z Jego siłą. Odwróć swoje oczy od wszystkiego, co w jakikolwiek sposób będzie chciało cię spłycić. Nie patrz na to, jak wiele jeszcze jest do zrobienia. To nie oznacza, że masz nie robić tych rzeczy. To nie znaczy, że masz nie pracować. Nie o tym mówię, ty wiesz. Chodzi mi o to, żebyś zrozumiał, że jeżeli będziesz patrzył na to, jakie jest serce Boga, to zmiany w twoim życiu będą o wiele szybsze i prężniejsze. Rozumiesz? Bądź Pawłowy. Niech cię Bóg zatrzyma, jak pójdziesz w swoje miejsce. Rozumiesz? Niech cię zatrzyma Bóg. To jest: Panie, zatrzymaj mnie, jeśli pójdę w złe miejsce, jeśli wejdę tam, gdzie nie nadaje się jeszcze do tego. Ale ja nie będę stał w miejscu. Ja nie będę stał w miejscu, bo są tysiące ludzi, którzy potrzebują Chrystusa. Bo są tysiące ludzi, którzy są już w Chrystusie, ale są związani poprzez religię i humanizm. I ja nie mam na to zgody, bo jestem twoim posłańcem. Chcę, żebyś to widział w sobie. Jesteś Jego posłańcem. Jesteś posłańcem. Pracuj nad sobą tym bardziej, tym mocniej i tym silniej. Ale wiedz, że jesteś posłańcem. Że ty nie jesteś ktoś, tak, kto będzie czekał na to, że coś się wydarzy. Tylko ty będziesz kreował. To ty będziesz kreował. To ty będziesz kreował. Rozumiesz? Kreuj i przyjmuj całą konsekwencję. Bo nie zostawią na tobie suchej nitki. Ojcze, my wywyższamy Ciebie, potężny, wielki Boże, który doprowadziłeś nas do miejsca, w którym jesteśmy. Ojcze, my pokornie stajemy przed Twoim tronem. My, Ojcze, wiemy, kim jesteśmy. Ojcze, my wywyższamy Ciebie. Nasze oczy patrzą na Ciebie. Widzimy, jak Ty. Ojcze, my jesteśmy w wierze. Ojcze, my nie wycofujemy się z wiary. Uwielbiamy Ciebie, Król nasz. Wywyższamy Ciebie, Święty Izraelski. Ty, który powołałeś nas, abyśmy nieśli poselstwo. Uwielbiamy Ciebie, Boże. duszy. Ten czas uwielbienia to jest czas wzięcia autorytetu nad swoim ciałem i nad swoją duszą. Podnieś do Boga swoje ręce, spal swoje ciało na ofierze. Jezus, mój Bóg, wywyższa tylko siebie. Jezus, mój Bóg, na siebie na niebie. Jezus, mój Bóg, wywyższa tylko siebie. Let's go! modlitwami innych ludzi przeciwko Kościołowi tutaj. Teraz to róbcie. Ojcze, w imieniu Jezusa bierzemy autorytet nad demoniczną siłą czarów. My to przeklinamy w imieniu Jezusa. Ja w tej chwili łamię wszelką moc, demoniczną moc modlitw, które zostały wypowiadane w Świętym Duchu. Ja w imieniu Jezusa podcinam to. Ja ustanawiam w imieniu Jezusa w tej chwili formę dla umysłu, formę dla emocji. Ja zatrzymuję każde demoniczne słowo uwolnione przeciwko ludziom w Kościele mocy tutaj. W imieniu Jezusa ja zatrzymuję to. Ja zatrzymuję to. Ja zatrzymuję to. Aniołowie wojny, wzywam was na to miejsce. Ja chcę, żebyście teraz uderzyły w każdą demoniczną siłę czarów, która dotknęła ludzi poprzez jakąkolwiek formę dotknięcia ich umysłu czy emocji. W imieniu Jezusa ja posyłam was teraz. W imieniu Jezusa, diable, przypominam ci twoją klęskę. Przypominam ci twoje cierpienie, kiedy Jezus Chrystus na krzyżu Golgoty oddawał życie za ludzi. To ty tam byłeś i ty myślałeś, że on już jest skończony. Ale ja ci przypominam, że on wstał za 3 dni z grobu w ciele. W imieniu Jezusa przypominam ci, diable, twoją porażkę. Spadłeś z nieba. Spadłeś z nieba. Odsuwaj się teraz. Odsuwaj się teraz. Odsuwaj się od ludzi. Odsuwaj się. Odsuwaj się. Jesteś przeklęty synu Jutrzenki. W imieniu Jezusa. W imieniu Jezusa. W imieniu Jezusa. W imieniu Jezusa. Szakato roloko to koroloromoko do se. Oroko to roloroma hara brada sageresej. Każdy umysł jest oczyszczony. Każdy umysł. Każdy umysł. Każdy umysł. Wszelkie czary odchodzą. Wszelkie złe słowa odchodzą. W imieniu Jezusa. W imieniu Jezusa bierzemy nad tym autorytet. Bierzemy nad tym autorytet. Bierzemy autorytet w imieniu Jezusa. W imieniu Jezusa proklamujemy klęskę diabła. Proklamujemy klęskę diabła. W imieniu Jezusa. W imieniu Jezusa. Odpychamy to teraz. W imieniu Jezusa. W imieniu Jezusa. Jasne myślenie. Jasne spojrzenie. Wszelkie depresyjne myśli odchodzą. Wszelka ociężałość odchodzi. Wszelki chaos odchodzi. Wszelkie zamieszanie odchodzi. Wszelkie poniżenie odchodzi. Teraz. 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 W imieniu Jezusa. W imieniu Jezusa. W imieniu Jezusa. To odchodzi. Czary, jesteście przeklęte. W imieniu Jezusa. W imieniu Jezusa. Ja cię knebluję, diable. Nie pozwalam ci działać. W imieniu Jezusa. Zakładamy ci kaganiec na pysk. Nie pozwalamy ci mówić. Ja zatrzymuję każdą demoniczną siłę płynącą z północy Polski. W imieniu Jezusa. Teraz! 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 Cofasz się. Teraz się cofasz. Przez imię Jezus. Przez imię Jezus. Przez imię Jezus. Przez imię Jezus. Przez Jego śmierć na krzyżu, przez Jego zmartwychwstanie, przez Jego z nieba wstąpienie, przez Jego powtórne przyjście w chwale. Cofasz się, diable, w imieniu Jezusa, w imieniu Jezusa. Odbieramy ci teren, który pozyskałeś. Odbieramy ci teren. Odbieramy teren. Odbieramy teren. Odbieramy teren. Odbieramy teren. W imieniu Jezusa. W imieniu Jezusa. Ja nakładam krew Jezusa na ludzi. Krew Jezusa na umysły. Krew Jezusa na emocje. Krew Jezusa na każdy zmysł. Ja nakładam w imieniu Jezusa. W imieniu Jezusa. W imieniu Jezusa. Ja was wzywam teraz, aniołowie uwielbienia, które tańczycie wokół tronu Ojca. Ja was wzywam na to miejsce. Ja was wzywam na to miejsce. Ja was wzywam. Aniołowie uwielbienia. Aniołowie uwielbienia. Wstępujcie w obecność ludzi. Wstępujcie teraz w obecność ludzi. Niech czują waszą obecność. Niech czują waszą obecność. Yeshua, the Lord, the King of the Universe. Tylko Ty i Twój Ojciec w niebie. Nie ma nikogo. Tylko Ty i Twój Ojciec w niebie. Tylko Ty i Tata Twój. Nie ma innego. Nie ma innego. Jezus Chrystus, mój Panie. Jeśli jest pośród Was osoba, która ma złe zrozumienie miłości, która myśli, że miłość to sentymentalny produkt i ciągle wpada w tę przestrzeń, to wyjdźcie teraz. Jest namaszczenie do uwolnienia. Wstawiennicy będą nakładać na Was ręce i będą związywać nad Wami duchy zwiedzenia. To zwiedzenie. Mamy dochodzić do jedności myśli, zdania. A żeby tak było, to trzeba zrozumieć pewien fakt, że dzisiaj jest czas, że Bóg sądzi Boży dom. Na początku naszej drogi my z Arturem przyjęliśmy słowo, że sąd Boży rozpoczyna się od domu Bożego. Sąd Boży rozpoczął się od naszego domu. Potem Bóg do nas powiedział: macie się rozmnażać według swojego rodzaju, nie według innego, ale według swojego. Nie wstydź się, bo wiem, że tak jest, że macie różne zrozumienie miłości. Jeśli jesteś tą osobą, jeśli nie zgadzasz się z całokształtem nauczania i pojawia się w Tobie zupełnie inna przestrzeń, która to powoduje, że zaczynasz uwalniać inne poselstwa do ludzi, to wyjdź, rozwalimy to. Jesteśmy rodziną, jesteśmy domem. Ale podchodźcie do stawienników, niech oni kładą ręce do Was. Podchodźcie do stawienników. Swoboda, swoboda, Przyjmuj, 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 szaka toro loko la 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 oko la 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 price holo kontinisy blary de kredere ci la price a cara la 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 sinos oko no dite faka kredere de kredere shamani prize kredere oli prize kredere de kredere de sinos ole la price pilnuj, żeby nie upadła Kasia. Wywyższamy Ciebie, wywyższamy Ciebie. Szeminero odlegra dis, polisamo li naprisa, kiedy nagradzisi naprais. Niech to płynie, kiedy nagradzisi. Polisamo li nagradzisi, kiedy nagradzisi, kiedy nagradzisi naprais. Święty Duchu. Alleluja. Alleluja. Oczyszczamy w tej chwili, Ojcze, wszystkich stawienników. Oczyszczamy z duchowego pyłu. Zrzucamy z nich duchowy pył. Zrzucamy duchowy pył. Zrzucamy. Ściągamy duchowy pył. Ściągamy pył ze stawienników. Oczyszczamy ich z duchowego pyłu. Przez nie jest. Przez krew Jezusa. Ja zrzucam duchowy pył. Zrzucam pył duchowy. Zrzucam. Ja zrzucam pył. Ja zrzucam pył. Ja zrzucam pył. Ja zrzucam duchowy pył. Ja zrzucam z oczu. Zrzucam z uszu. Ja zrzucam z umysłu. Ja zrzucam z emocji. Przykrywam krwią Jezusa. Przykrywam krwią Jezusa. Przykrywam krwią Jezusa. Oczyszczam z duchowego pyłu. Przykrywam krwią Jezusa. Przykrywam krwią Jezusa. Przykrywam krwią Jezusa. Przykrywamy krwią Jezusa. Oczyszczamy z duchowego pyłu. Oczyszczamy z duchowego pyłu. W imieniu Jezusa wolne myśli, wolne emocje. W imieniu Jezusa oczy widzą, uszy słyszą. W imieniu Jezusa nie są uczestnikami cudzych grzechów. My to ustanawiamy w imieniu Jezusa. My zrzucamy to z nich. Przez imię Jezus. My to zrzucamy. My to zrzucamy z nich. W imieniu Jezusa. W imieniu Jezusa, szakatilerele menech, około lololu. Zrzucamy to z nich, oczyszczamy z duchowego piwa. Oczyszczamy. 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 Na wszystkie ziemie. Zrzucamy to z nich. Jesteś najwyższy. Alleluja. Panie nam. Miałeś atak duchów seksualnych. Chodź tutaj. Kto miał ostatni atak duchów seksualnych? Taki atak duchów seksualnych, że to zaczęło Cię przerastać. Odchodź tutaj. Alleluja. Alleluja. Atak duchów seksualnych. Ale praise the general, ja związuję to w imieniu Jezusa. Ja nie pozwalam działać żadnej demonicznej sile duchów seksualnych. Fon! Fon! W imieniu Jezusa! Fon od nich! Fon! 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 W imieniu Jezusa! Fal w imieniu Jezusa! Fal od ludzi Bożych! Zamknij mordę diabła! Nie masz prawa mówić do niego! Nie masz prawa wpływać do niego! W imieniu Jezusa! Odejdź od świętych! Odsuń się od świętych! Odsuń się! W imieniu Jezusa! W imieniu Jezusa! W imieniu Jezusa! Uwielbiamy Ciebie, Święty Duchu! Moje murty nie zawodne. Jesteś najwyższy. swoją przyszłość. Żyjesz dzisiaj, tu i teraz. Tu i teraz. W nim jest ukryte wszystko, co dla ciebie jest przygotowane. Ale żyjesz tu i teraz. Nie podróżujesz gdzieś daleko w przyszłości i nie cofasz się gdzieś w przeszłość. Przeszłość to historia, a przyszłość to tajemnica. Żyj dziś. Kiedy będziesz żył dziś, to twoja przyszłość będzie się kształtowała. To dzisiaj kształtujesz twoją przyszłość. Dzisiaj, dzisiaj, dzisiaj. Teraz ją kształtujesz, teraz. Kiedy żyjesz dzisiaj z Bogiem, w wierze, to kształtujesz twoją przyszłość. Nic ci nie przepadnie, nic. Nie musisz tam podróżować. Zostaw przyszłość. Zostaw to. Zostaw to. Hallelujah. Hallelujah. Odetchnij nim. diabeł. Niech Twoje namaszczenie to rozrywa. Przez moc imienia Jezus. Dziękuję Ci za siłę. Dziękuję Ci za umiejętności wszelkiego rodzaju. Dziękuję Ci za mądrość, która przebiła przez ich usty. Dziękuję Ci, że poszerzają się w darach. Ja uwielbiam Cię. co mówić, słuchaj, Shakira, Wiele ludzi pyta się, co zrobiliście ze swoim życiem, że niesiecie taki ciężar Boży. Chcę wam coś pokazać. On mnie mega zranił w życiu. Nie wiem, jak głębokie rany mieliście w swoim życiu, ale ja byłam bardzo poranionym człowiekiem. Miałam rany kłute, szarpane, tłuczone i wszystkie inne. Rozumiecie? Ale zrozumiałam, że żeby się nie rozbić w Królestwie Bożym, to muszę stosować zasady. Wiecie, że obydwoje jesteśmy w służbie, a ja jestem uległą żoną. Rozumiecie? Nie mam do niego żalu. Wczoraj, kiedy mój mąż tak pięknie głosił, daj łapkę, to podeszłam do niego i go pocałowałam. Nie dlatego, że mu zwracam honory, tylko dlatego, że ja mam wolne serce. Rozumiecie? Jeśli jesteś dzisiaj urażony przez kogoś, to wiedz, że z tego można wyjść. Jesteśmy w szczególnym miejscu. Związaliście się ze szczególną służbą, ze służbą apostolską, proroczą. Będziemy was zawsze chronić i bronić. Ale musicie wiedzieć, że będziemy obrywać od diabła, tak jak nie obrywa nikt. Pierwsze ciosy przyjmujemy na siebie. Rozumiecie? Wiele ludzi się pyta, dlaczego wstawiennicy czy proroczy ludzie mają taką konstrukcję. Bo to oni przyjmują na swoją klatę ciosy od diabła. Rozumiecie? To proroczy wstawiennicy przyjmują ciosy diabła na swoją klatę. Wzięcie się za przemówienie to bardzo duża odpowiedzialność. To świadomość. Nie bójcie się. Zawsze trzeba coś powiedzieć. Nie zawsze trzeba coś zaśpiewać. Prawda nas leczy. Tylko prawda nas leczy. Tylko prawda nas ratuje. Wiecie, nie mamy nic innego. Czyste serca przed Bogiem. I prawdziwi wobec siebie. Chcę, żebyście wiedzieli jedną rzecz. To rany nieuleczone powodują nieporozumienia, ucieczki, wycofania, antychrystyczne głoszenia. Rany. I czas naszej wspólnoty, pomimo to, że jesteśmy ruchem apostolsko-proroczym i wzięliśmy się za przebudzenie, to czas naszej wspólnoty to jest to, że sąd Boży rozpoczął się od domu Bożego. Nie bójcie się tego. Nie bójcie się tego. Być może się jeszcze zawężymy. Nie trzeba się tego bać. Nie bójmy się tego. My się zawężyliśmy. Zawężyliśmy się w ciałach i w swoich głowach. Rozumiecie? To, co zrobiliśmy ze swoimi umysłami, to były lata pracy. I jesteśmy w miejscu, w którym jesteśmy. Nie bójcie się. Ojcze, my uwielbiamy Cię. Dziękujemy Tobie za Twoje Słowo. My ochraniamy Twoje Słowo. Twoje Słowo jest dla nas lampą. Twoje Słowo nam przyświeca. My rozumiemy całkowicie Twój kierunek. My zgadzamy się z Twoim kierunkiem. My zgadzamy się na poselstwo przebudzenia. Zobaczcie. Służba w czasie kryzysu. Urwała się stopa. I wyrwałam sobie dzisiaj suwak ze spodni rano w łazience. Ale to, że w mojej głowie, w mojej psychice nie ma ran. Rozumiecie? To ja idę i prowadzę te uwielbienie. Nie będę zadzierała ludzki, nie mam suwaka. Poszłam do łazienki, tak ruszałam suwakiem, że wyrwałam sobie suwak. To was będzie spotykało w życiu. Rozumiecie? Diabeł nogi podkłada. Stopa się teraz urwała. Rozumiecie? Czy to powoduje, że my się wycofujemy? Nie! Nie wycofujemy się, bo my nie jesteśmy z tych, którzy się cofają, ale z tych, którzy napierają do przodu. Rozumiecie? Nie wycofujemy się! Choć niewiele was jest, ale nie zaparliście się mojego imienia. Nie bójcie się tego. Takie rzeczy przy nas będą cały czas. Jedno jest pewne. Nie będziemy się nudzić. Naszym celem jest was wyposażyć. Dawaj tutaj. Chodź. Zarabuj nam coś. Do rapowania na wolno się nie nadaje, ponieważ ja piszę teksty bardzo długo je poprawiam, ale mam parę, które mogę zarapować, tylko będę potrzebował wsparcia Seby. Halleluja! Seba będzie musiał w odpowiednim tempie przywalić na bębnach, żeby dobrze poszło, tak? Halleluja! Na chwałę Jezusa. Każdy tekst, każda muzyka, każde słowo i każde działanie na chwałę Jezusa. Kiedyś było gorzej, dziś jest tylko lepiej. Dzięki temu, który przyszedł, nie stał się człowiekiem. Dzięki niemu jestem i będę jej mistrzem. Bo wziąłem darmo to, na co nie zasłużyłem. Już nie leżę, nie krzyczę, bo z mistrzem jestem jedno. I każdy tak może o to. Rzuć ten talizman, daj mordę diabła, padnij na kolana, wyznaj imię Pana. Póki jest szansa, która się nazywa dzisiaj. Przestań rozmyślać, oddaj się w ręce mistrza. Rzuć ten talizman, daj mordę diabła, diabeł to pała, nie ma nic do gadania. Yes, you win! jaki. Przyjdź teraz. Każdy niech przyjdzie, kto potrzebuje, kto dziś decyduje, kto potrzebuje, kto chce się pojednać z Bogiem. To jest bohaterka. To bohaterka. On powiedział, bądźcie jak dzieci. Bądźcie jak dzieci. Halleluja, dzięki Ci. Pomóż się ze mną, powiedz, Boże Ojcze, dziękuję Tobie, że Twój Syn Jezus umarł za wszystkie moje grzechy. Panie Jezu, ja wierzę w to, że wstałeś z martwych. Przebaczyłeś mi. Twoja krew mnie obmyła. Nie masz do mnie żadnego żalu. Od dzisiejszego dnia Ty, Jezu, jesteś moim Panem. Duch Święty wypełnia ją Twoją obecnością i mocą. Twoją siłą. W imieniu Jezusa. W imieniu Jezusa. Halleluja, halleluja. Kto jeszcze chce się pojednać z Bogiem? Dzisiaj są dzieci. Dzieci chcą się z Bogiem jednać. Halleluja. Wierzycie, że Pan Jezus umarł za wasze grzechy? Wierzycie, że wstał z martwych? Wierzycie, że żyje? Powiedzcie tak, Panie Boże, dziękujemy Tobie, że Jezus umarł za nasze grzechy. Wierzymy, że Jezus wstał z martwych. Od dzisiejszego dnia Ty, Panie Jezu, jesteś moim Panem. Amen. Duch Święty wypełnia je. Siłę. Ogłaszamy, że będą żyły 120 lat w tej siłach, 40 zdrowiu i dostatku. Że nie będą chorować, skończą studia i będą Twoim głosem, proroczo-apostolskim głosem do narodu, do którego je głosisz. Amen. Halleluja. Stawiennicy staczali teraz boje modlitewne przeciwko humanizmowi, religii, która zaczęła się podnosić również u nas. Prawda? Poznacie prawdę i prawda was wyswobodzi. Wczoraj dostałam informację, że kilkanaście osób z Raciborza chce się z nami spotkać. Nowi ludzie, świeżi ludzie. Rozumiecie? To prawda. Modlitwy spowodowały, że siły demoniczne zostały usunięte i jest z powrotem nowa przestrzeń. Nowa przestrzeń. Pilnujmy swoich głów. Alleluja. Pilnujmy swoich głów. Holy Pole mare delle decine. Ora sembreranno poco scelto. Dziękujemy Ci za. Wzywamy Twojego imienia Jezus. Odkorzeń nam barwkiem. Duchu Święty. I teraz autorytetem Kościoła ogłaszamy, że to małżeństwo jest w Twoim ręku. Ojcze, w imieniu Jezusa bierzemy władzę teraz nad wszelką diabelską opresją uwolnioną przeciwko temu małżeństwu. Usuwamy tą opresję w imieniu Jezusa. Usuwamy z umysłu, z emocji, z ciała, ze sfery finansowej, ze sfery seksualnej, ze sfery macierzyństwa i ojcostwa, ze sfery wspólnego budowania. Duchu Święty, Ty jesteś w nich teraz. Błogosławimy ich w imieniu Jezusa. My jesteśmy teraz zgodni, Ojcze, że to małżeństwo przetrwa każdy problem, każdy kłopot, że zwycięstwo przejdzie nad każdym życiowym problemem. Ojcze, w imieniu Jezusa my ustanawiamy, że oni się nigdy nie poddadzą. Że jeżeli zobaczyli, to będą widzieć. Jeżeli usłyszeli, to będą słyszeć. Ojcze, my chcemy, żeby każdemu elementowi tego małżeństwa towarzyszyła Twoja prawda, światło, błogosławieństwo. My usuwamy ze środowiska tego małżeństwa ludzi przewrotnych i złych. Ogłaszamy, że nikt nie będzie ich czarował, nikt nie będzie nimi manipulował, nikt nie będzie rozbijał tego, co Ty, Duchu Święty, stworzyłeś. Ustanawiamy miłosną relację. Ustanawiamy, że będą poznawać się coraz bardziej i bardziej i bardziej, aż do czasu, kiedy odejdą z tej ziemi jako starcy i ludzie syci dni. Ojcze, dziękujemy Ci, że to małżeństwo poszerzy Twoją służbę, którą dałeś indywidualnie każdemu z nich. Że będzie wzorem, światłem, że będzie kamieniem potknięcia dla tych, którzy występują przeciwko prawdzie ich poselstw. W imieniu Jezusa, my nakładamy krew Jezusa na nich. Gdziekolwiek stanie ich noga, to będzie należało do nich. Czegokolwiek się dotknie ich ręka, to im się powiedzie. Nigdy im nie zabraknie pieniędzy. Będą zawsze zdrowi fizycznie i emocjonalnie. Ich dzieci będą zdrowe i silne. Ustanawiamy to autorytetem Kościoła. W imieniu Jezusa. W imieniu Jezusa. W imieniu Jezusa. Kiedy nakładamy krew Jezusa na ich relacje, na każdą dziedzinę ich wspólnego życia teraz. Aniołowie Boży, ustawiamy Was wokół nich. Niech diabeł drży, kiedy będzie widział ich wzajemne życie. Niech drży. Usuwamy lęki w imieniu Jezusa. Holy Spirit, Jesus, Jesus, Jesus. To wielka rzecz. Wielka rzecz, że ślub. Mimo lat w nas nic nie zgaśnie. W sercach naszych Bóg nie zaśnie. Thank you. Wiara zniszczy zwątpień cienie. My Bóg nasz życia scenie. Pomóżcie nam! deprasowanie. Małżeństwo, zaraz jeszcze dzieci będą. Halleluja. jeszcze... Zagrali diabłu na drewno. Mniej się pytali, a więcej przytulali, żebyście nie młodnieli, tylko starzeli się po prostu. Życzę wam tego. Nikt niestety nie przekombinujecie. W ogóle. Amen. Amen. Alleluja. Jak się z nim spotkałeś? Zobaczą to dziesiątki tysięcy ludzi. Już nigdy twoje życie nie będzie takie samo. Kiedy publicznie opowiadasz, jak spotkałeś Jezusa, wykonujesz potężną pracę w Królestwie wykonujesz. Robisz coś ze sobą i robisz coś dla kogoś. Ludzie słysząc, jak ktoś spotkał Jezusa, proszę,